Wybiła godzina 10. Sala gimnastyczna zespołu szkół numer 7 na osiedlu Zwycięstwa wypełniła się po brzegi uczniami. Czy coś się stało? A stało się, bo specjalnie dla nich zorganizowano wyjątkowe spotkanie, a mianowicie z finalistą programu muzycznego X-Factor. Zaproponowaliśmy ten występ i pan przyjął, będzie występował, myślę, porozmawia też z uczniami. Dla mnie o tyle to ważne, ponieważ to jeden z programów, który jako pedagog, powiem tak, niestety dzieci oglądają bardzo często i no, może jakaś głębia w tym wszystkim wyjdzie taka, ile pracy i zachodu trzeba, żeby do jakiegoś poziomu dojść, bo tak trzeba podchodzić do tego tutaj przesyłania tego występu. No, w telewizji mnóstwo blichtru i takich sytuacji, które pokazują, jak to jest pięknie, życie jest zupełnie inne i myślę, że to będzie też taka okazja, żeby porozmawiać i zobaczyć, jak trudne jest to życie artysty i co trzeba zrobić, żeby taki poziom osiągnąć. A mowa oczywiście o Grzegorzu Chyżym, którego zapytaliśmy, jak to jest być w finale tego typu programu. Czucie cudowne. Jest wspaniale. No, jest to uwieńczenie tej krótkiej, pięknej przygody z X-Faktorem i można powiedzieć po części też spełnienie marzeń, bo idąc do tego programu właśnie z takim celem, każdy z nas się zanosił, żeby do tego finału dojść, bo w finale jest ogromna szansa wygrać kontrakt płytowy i spełnić swoje marzenie, czyli wydać swój materiał na krążku. Artystę powitano gromkimi brawami. W sumie dla swoich fanów wykonał 5 utworów. Posłuchajmy. Thank you.
koncercie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i autografy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w finale.